No, witam cię, widzę bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Kroxy na CSGO Skinsie. Się dzisiaj oczywiście znajdujemy, lecimy z bitewką od razu za 4200 zł. No, mam nadzieję, że te skrzynki ulepszone Luxurious coś tutaj zechcą mi rzucić. No okej, no taki drop to ja tutaj z otwartymi ramionami, że tak powiem, przyjmuję. Dwie skrzynki jeszcze przed nami. No wątpię, żeby coś tu się zmieniło do takiego stopnia, żebyśmy tą bitwę przegrali. No, przewaga jest po prostu gigantyczna. No i tak się dzieje. Oczywiście bitwa tutaj wygrana. Mamy bardzo tutaj solidny zastrzyk naszego budżetu. Oczywiście wspomnę ci, gościu, że wiszą dalej konkursy na CSGO Skinsie dla osób, które wpłacają z konem Kroxy i chcesz oczywiście wygrać, no to wpłać sobie z konem Kroxy. Jak oczywiście uda ci się wygrać, to dostajesz taki prezent. Jak po wpłacie takiego prezentu nie dostajesz, no to znaczy, że nie udało ci się wygrać. No i oczywiście im więcej wpłacisz, tym większa szansa na wygranie którego z tych skinów. No i oczywiście przypominam ci też o konkursie na skina. Jak chcesz oczywiście wygrać, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, napisz komentarzyk, dąż na Discorda, użyj kod Kroxy. Jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny tutaj zielony plusik. No i oczywiście chodzi Kroxy przez 2x, wpiszesz, daj ci to 10% więcej do każdej wpłaty. No i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. Pamięć tak, stary, jestem już chory 2 tygodnie, równo 2 tygodnie i jakby, kurczę, dalej nie jestem w stanie komfortowo dla was filmu nagrać, bo to gardło mnie tak boli dalej. Mam cały czas jakby odruch, jakby wiesz, kaszlu, że cały czas coś drapie mnie w gardle, nie? Wiesz, o co chodzi? I co chwilę, kurczę, aż mi się kasłać chce, no ale jakoś tutaj próbuję te filmy dla was, no, przemęczyć się i oczywiście poprowadzić. Więc mam nadzieję, że to doceniasz. Możesz życzyć w komentarzu powrotu do zdrówka, bo aktualnie, serio, jedyne o czym marzę, to żeby w końcu być zdrowym. No bo 2 tygodnie to uważam, że już jest, no, troszkę przesada. Bitwa 5460 zł, skrzyneczki Anarchia i do tego skrzyneczki Ametyst. Wrzucamy bota i samu. Zazwyczaj te skrzynki Anarchia podboostowane wrzucałem na Underdogu, więc zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No bot i samu zaczyna z glowsami, więc nie jest to dla nas na pewno dobre zaczęcie. 108 zł zaledwie ta nasza MK. 180 tutaj kałaszek, no coś tam nadrabiamy, no ale to dalej jest strata. Oj, tutaj po awce Asimov. 800 zł na naszym koncie. No jeszcze jego w lepszym stanie. No to jest naprawdę pech. 200 zł różnicy, stary. Pill tested, a well one. To jest jeden stan i 200 zł różnicy. No dobra, zobaczmy, jak te ametysty, bo na nich naprawdę możemy ładnie się odrobić, no ale na pewno nie, jak i sam będzie. Imperial Plady trafią za 1600 zł. Strata już jest naprawdę mocarna. No i żeby do tego wrócić, no kurczę, nie wiem, co by musiało się stać. No właśnie, spada Falchion. No i ten underdog, kurczę, okazałby się dla nas tutaj zwycięski, nie? No chyba, że tutaj Szafir by na końcu spadł, to bym zapewne odszczekał to, co powiedziałem, tak? No ale dobra, mamy jeszcze 2300. Jak mamy 2300, to spróbujmy bitwę na Tiger Tufy. Jeżeli ta bitwa nic nam nie przyniesie, no to będzie tak zwane Reaperinio. A szkoda, bo naprawdę zaczęliśmy ten film przyzwoicie. No ale zobaczmy, jak te skrzynki z Tiger Tufami. Pierwsze otwarcie, no niestety tutaj pusto. Zobaczmy, jak dalej. No jeden taki Tiger tu dla nas bardzo by nam tutaj pomógł do tego filmu wrócić. Zobaczmy, cztery skrzynki jeszcze przed nami, 3% oczywiście, przypominam. No i ta ostatnia 2%, 300 zł ta ostatnia skrzynia kosztuje. No póki co, 4 za nami, nie ma nic. Bardzo mi się to nie podoba, bo nie chciałbym kończyć tego filmu w taki sposób. No jeszcze M9 dla Isamu, stary, no nie wierzę, no kurczę, no. To co, w ostatnim karambit dla wuja? No, karambit dla wuja. No to nieźle, bitwa przegrana, ale czekaj, bo ja mam jeszcze 800 koła tokenów, które zdobywamy oczywiście, grając na batlach, nieważne czy przegrywamy, czy wygrywamy, to te tokeny, no po prostu grając na batlach, zdobywamy, dzięki czemu 3 koła jeszcze udało mi się tutaj wysępić, więc zajebiście, a za 3 koła możemy sobie zakręcić ametystem, do tego Supreme i mamy jeszcze kafla, a za kafla możemy dorzucić na przykład skrzynkę Luxurious w sztukach 2 i zróbmy coś takiego. Bitwa na 3 osoby, zobaczmy, czy taką bitwę uda nam się wygrać, jeżeli tak, no to na pewno będzie to budżet, który usatysfakcjonuje mnie i który na pewno da mi możliwość dalszego kręcenia na dzisiejszym filmie. No ale zobaczmy, zaczynamy z Shadowkami, nie jest to najgorszy drop. Okej, myślałem, że ten Ursus będzie wart więcej, ale to jest przewaga tylko 200 zł na koncie mojego oponenta. Tutaj 1000 dla nas i my to wygrywamy póki co, ale zobaczmy, teraz skrzynia Luxurious. No szczerze, nie mam pojęcia, jak to cenowo. Okej, cenowo równo w miarę i dalej to wygrywamy. Przewaga bardzo spora i mamy to chyba, co? Mamy to, patrz! No i udało nam się 7200. Tak w sumie trochę z niczego wyciągnąć, nie? Bo te tokeny naprawdę mocno nas uratowały. No dobra, mamy 7300 na naszym oczywiście tutaj balansie, więc dwie skrzynki Gemstone. No i tutaj sobie bym zaryzykował do tego White Gloves, do tego
będzie skrzynia z nożami i Royal Case, których dawno nie było. Taka bitwa, nie będzie to bitwa tym razem Underdog, zobaczmy, 6 skrzynek, bitwa za 7300 zł, bitwa mocarna. Ja ci przypomnę, że gościu, kodu Kroxy nie używasz, no to naprawdę coś jest z tobą ewidentnie nie tak. Nie, to jest żart. Dlaczego teraz stoimy Underdoga? Dobra, teraz Szafir daj samu, patrz i wygrywamy. No. Kurwa, niekoniecznie. Zobaczmy te glowsy, jak będą tutaj siadały. No nie, to jest taki pech stary. No ja nie wiem, co by musiało się stać, żeby to wygrać. No z tego Royala bym musiał coś naprawdę, jakieś, nie wiem, Dragon Lore'a usypnąć czy coś. No, to jest GG stary. No cóż, no dziękuję za oglądanie. No niestety, przekombinowałem trochę. Widzimy się na następnym filmie. A, czekaj, bo może... Nie, aha, no to nieźle.